Sami Rockefellerowie wywodzą się z Niemiec, podobnie jak Kissinger, a tyle, że przywędrowali prawda, jeszcze w XVIII wieku z Bawarii. Fortuna wzięła się z boomu naftowego, jaki wybuch pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. John D. Rockefeller zrobił pieniądze na, na odwiertach i ropie naftowej skomercjalizował swój interes, no i stał się z biegiem czasu monopolistą na tym rynku. No jego firma Standard Oil a dopiero z czasem została rozczłonkowana w wyniku ustaw demonopolizacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Teraz pomówmy chwilę o roli nieekonomicznej, chociaż ona się łączy, ale politycznej. Zmarłego Komisja Trójstronna, Rada do spraw stosunków międzynarodowych. Mhm. Cały szereg takich instytucji tutaj się jawi w tle, o których zwolennicy spiskowych teorii dziejów mówią, że mają duży wpływ na losy naszego świata. A na pewno mają duży wpływ. Należy odrzucać skrajności. Z jednej strony twierdzenie, że John, przepraszam, David Rockefeller stał na czele jakiegoś światowego rządu, no z drugiej strony bagatelizować znaczenie jego wpływów. Były olbrzymie, ogromne. Rockefellerowie pieniądze, które uzyskali z, ze swojego interesu, ze Standard Oil, inwestowali prawda, w, w, w nieruchomości, zakładali banki, prawda, które miały kredytować ich biznes, ale nie tylko ich biznesy, inwestowali w naukę, inwestowali w think tanki amerykańskie. No, duże pieniądze, które, które Rockefellerowie wysyłali na przykład na Harvard University, opłacały się, dlatego że tam pozyskiwali swoich głównych. Współpracowników, wychowanków, jak wspomniałem wcześniej. No, Zbigniew Brzeziński skończył właśnie Harvard University, przeniósł się na Kolumbię. Na, na Jeżeli chodzi o think tanki, czyli te wpływowe organizacje, prawda, w rodzaju komisji trójstronnej, którą należy postrzegać jako międzynarodowy think tank, to taką super znaczącą instytucją, już na terenie wyłącznie Stanów Zjednoczonych, jest Council of Foreign Relations organizacja, którą Rockefellerowie zdominowali y, od lat 40. XX wieku, no i która jest dzisiaj takim zasobem kadrowym dla amerykańskiego rządu, prawda? No de facto można powiedzieć, że zrealizowała się koncepcja Zbigniewa Brzezińskiego, y, wyrażona na kartkach swoich książek, y, żeby politykę zagraniczną rządu amerykańskiego oddać ludziom, którzy się na tym najlepiej znają, po prostu, czyli, a, czyli finansistom, no i finansowanym przez y, finansistów, finansistów, y, naukowców, technokratów, myślicie, Jaki jest ten świat postulowany przez pieniądze Rockefellera? Czy był jakiś cel polityczny, o którego on rządził, czy po prostu była to walka o wpływy na kolejne rządy? A Rockefeller inwestował we wszystko, co się tego dało, prawda? W obydwa bieguny polityki światowej i amerykańskiej, no jeżeli można tak zawężyć. Podam przykład. Rockefeller finansował, jeżeli chodzi o sprawy polskie, zarówno sprawy publiczne PRL, na przykład nosił się z zamiarem, zresztą za radą Zbigniewa Brzezińskiego finansować powstający w Polsce odremontowany, zrenomowany Zamek Królewski w Warszawie. Z drugiej strony finansował opozycję polską w podziemiu. A także elity emigracyjne, prawda? Wydawałoby się dwa sprzeczne interesy. No, sprzeczne interesy, które z czasem po prostu przerodziły się w porozumienie narodowe. No, innym takim przykładem, i współczesnym, i w przeszłości no, jest wspieranie takich ludzi właśnie jak Zbigniew Brzeziński czy Henry Kissinger. No bo dzisiaj Henry Kissinger jest takim prorosyjskim, można powiedzieć, doradcą Donalda Trumpa, wcześniej był doradcą Władimira Putina zresztą. Natomiast Zbigniew Brzeziński jest bardzo ostrym antyputinowcem, prawda? No więc Rockefellerowie starali się po prostu finansować wszystkie strony sporu. Jeszcze jednym takim przykładem może być Rex Tillerson, który jest byłym szefem ExxonMobil, czyli po prostu następcy, takiego największego następcy rozczłonkowanego Standard Oil. No i Rex Tillerson jest także prorosyjsko nastawiony, prawda? No przyjął jakiś czas temu order, najwyższe oznaczenie cywilne dla obcokrajowca od Władimira Putina. Także wszystko zależało od punktu widzenia w danym okresie. Kiedy David Rockefeller postanowił, że chce się otworzyć ze swoimi biznesami na rynek chiński, no to ludzie, z którymi współpracował, no stali się orędownikami takiej polityki. Ale zaraz, czy sugeruje pan, że ten przełom, który nastąpił za, czasach, za czasów Nixona, tak barwnie opisany w książce Kissingera o Chinach, tak? Właśnie wyjazdy kolejne, spotykanie mm -hmm. się z Mao, z Choen Lajem, no i to odwrócenie sojuszu, które spowodowało, że Chiny weszły w sojusz z Ameryką, tak naprawdę przeciwko Związkowi Sowieckiemu i to w jakiś sposób płynęło na losy zimnej wojny, że za tym po prostu stały nie koncepcje międzynarodowe, tylko chęć Rockefellera zarobienia większych pieniędzy w związku z handlem z Chinami. Myślę, że to był jeden po prostu z czynników. Jeden z ważniejszych czynników, który odegrał tutaj rolę. No, konstruktorem polityki Deton był Henry Kissinger, no, Richard Nixon. Niezależnie od tego, jak, jak bardzo był sprawny, inteligentny i sprytny, no poddał się jakby tym wpływom. No musiał w swoim rządzie po prostu równoważyć różnego rodzaju grupy interesu. No politykę zagraniczną oddał jednak tak zwanemu wschodniemu wybrzeżu, czyli właśnie ośrodkowi Davida Rockefellera i jego przedstawicielowi. Jeszcze, jeszcze silniej to widoczne było w czasach. Rządu Jimmy'ego Cartera, który był wręcz osobą desygnowaną przez Komisję Trójstronną do tego, żeby kandydować, a później układać rząd. Osobą, która był, była taką no, ważną figurą w polityce międzynarodowej był Zbigniew Brzeziński, ale Zbigniew Brzeziński był także człowiekiem, który się zajmował kadrami w, w rządzie Drzmiego Cartera. Zresztą David Rockefeller otrzymał od Jimmy'ego Cartera propozycję objęcia teki szefa Departamentu Skarbu, której nie przyjął. Wolał pozostawać w cieniu. Ale jak popatrzymy na to, ile osób z tego właśnie środowiska wschodnio-wybrzeżskiego znalazło się w poszczególnych administracjach, to w w, w administracji kartera było tego największe natężenie. Pomówmy jeszcze o ciekawej postaci Zbigniewa Brzezińskiego. Z jednej strony często u nas się tworzy taki nastrój takiej no dajmy, dumy na te nasze polskie kompleksy. Tutaj nasz dzielny Polak funkcję taką osiągnął wielką, wspaniały rodak. Z drugiej strony, tak właściwie chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, jakby właśnie z tych filiacji, o których Pan mówi, tak naprawdę z roli w polityce amerykańskiej, międzynarodowej Zbigniewa Brzezińskiego? Błędnie postrzegamy zbigniewa Brzezińskiego po prostu jako Polaka. W sensie umysłowym, oczywiście. Znaczy on mentalnie jest Amerykaninem i w Ameryce się wychował, w Ameryce zrobił karierę z Ameryką związał jakby swoje interesy. Prawda? No Polska jest takim sentymentem, takim hobby, prawda? z czasem uzyskał bardzo, bardzo duży wpływ na sytuację w Polsce, no, mimo tego, że w wielu kwestiach odnośnie sytuacji w Polsce i generalnie na świecie się po prostu mylił. Tak? Okazał się niekompetentny. To jest ta kwestia prorokowania, że komunizm prorokowania prawda, w końcu lat 80-tych wciąż, że komunizm będzie istniał jeszcze kilka dziesięcioleci. Zbigniew Brzeziński był, był amerykaninem i jego taki współpracownik na sprawy polskie, że tak powiem, w latach 80-tych, Jan Nowak, również powiedział, że żeby był Amerykaninem. Prawda? Z Ameryką związał swoją karierę zawodową e, zaraz po wojnie e, i reprezentował bardzo skutecznie i konsekwentnie interesy amerykańskie w Radiu Wolna Europa. W latach 80 e, reprezentował interesy e, no pewnego ośrodka w Stanach Zjednoczonych, ale no wciąż amerykańskiego, prawda, no, związał się oczywiście z Zbigniewem Brzezińskim, a zatem związał się z polityką Departamentu Stanu. To jest wciąż taka historia chyba nie do końca opisana. Pan oczywiście pisze o tym dużo mm -hmm. w swojej ostatniej książce, ale na przykład ten taki dość krytyczny, co widać nawet w korespondencji, stosunek Jerzego Giedroycza do Jana Nowaka trochę wynika z tego, że Jerzy Giedroycz, który oczywiście miał też swoje filiacje międzynarodowe, mm -hmm. uważał go po prostu za człowieka interesów amerykańskich. Tak, zdecydowanie. Czy Jerzy Giedroćowi no, nie podobała się natura Janowaka, który miał tendencję po prostu do y, kontrolowania wszystkiego i do nazbyt y, powiedziałbym, usłużnego reprezentowania interesów. No znowu, y, pytanie jakich, tak. To nie jest tak, że Jerzy Giedroyć był wolny od wpływu amerykańskich, Naprawdę. no bo jego kultura paryska istniała dzięki pieniądzom amerykańskim, a poprzez kulturę przechodziły pieniądze do podziemia w Polsce, do opozycji w Polsce. Jeżeli chodzi o wpływy Rockefellerów, to one również były w pewnym sensie pasem transmisyjnym dla polityki amerykańskiej, tak? Znaczy Rekeflerowie próbowali. A... Właśnie pytanie jest, gdzie tu? Co tak. jest z czego pasem transmisyjnym? To, to, to nie, jest nie, nie, nie jest jednoznaczne. Polityka Amerykańska jest bardzo skomplikowana i im bardziej będziemy w nią wnikać, tym bardziej będziemy się o tym przekonywać. Przykładowo, fundacje Rockefellera, czy nawet fundacja Forda, były takimi pasami, takimi kanałami w zasadzie przesyłu funduszy. Na przykład CIA, a do ośrodków emigracyjnych, ale także ośrodków za żelazną kurtyną. Także te ośrodki się wzajemnie wpływały, przenikały, prawda, współpracowały ze sobą, a czasami się wręcz zwalczały. Taka śliczna scena, którą pan opisuje w swojej książce o, o tym, jak generał Jaruzelski w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych, tą windą z nich mhm. razem z Rockefellerem. Potem panowie sobie dyskutują, najpierw razem, potem z doradcami jest oczywiście Zbigniew Brzeziński. Mhm. Czy to jest tak, jak twierdzą niektórzy, że to już wtedy ustalono mniej więcej, jak ma przebiegać ta transformacja, że wyprzedamy wszystko, co mieliśmy wyprzedać i co wyprzedaliśmy? Czy raczej to była taka kurtuazyjna wizyta i po prostu negocjacje z komunistami? Nie, to był bardzo duży przełom w polityce PRL, w sytuacji PRL, dlatego że... Do tamtej pory Jaruzelski był de facto postacią izolow izolowaną na arenie międzynarodowej. Jego wizyta w Nowym Jorku, mimo że wizyta pod, pod pretekstem wizyty w ONZ była bardzo ważną i bardzo owocną wizytą. On się tam spotkał poza Rockefellerem z innymi bankierami, którzy byli, byli wierzycielami, ale spotkał się także z przedstawicielami rządu amerykańskiego, i tutaj została złamana pewna umowa wewnętrzna w rządzie amerykańskim, że nie kontaktujemy się, nawet dyplomatycznie na najniższym. Szczeblu z przedstawicielami PRL. Kontaktowano się poprze, poprzez właśnie jakieś takie kanały, kanały drugo, trzeciorzędne, poprzez jakiś emisariuszy wywodzących się z sektora finansowego przykładowo czy z sektora właśnie naukowego. Dlatego tak ważne były te fundacje, prawda? Rockefellera i Forda, które nawiązały współpracę z PRL już w 1957 roku. I właśnie Zbigniew Brzeziński, o którym Pan wspomniał, był beneficjentem tej współpracy. On przyjeżdżał do Polski i do Europy Środkowo-Wschodniej właśnie dzięki pieniądzom Fundacji Rockefellera. Jeszcze na chwilę wracając do, do tego spotkania w ONZ, na nim obok Brzezińskiego pojawił się zastępca sekretarza stanu Burger, który był bardzo znaczącą postacią na przełomie lat 80. i 90. w Polsce. Był jednym ze scenarzystów rozwiązań okrągłostołowych. Był człowiekiem bardzo zaangażowanym w, sprawie, w sprawy polskie i mimo, że na tym spotkaniu oficjalnie, bo mamy tylko oficjalne notatki niejako z tego spotkania, które gdzieś tam zdobyłem w archiwach, mocno przyciskał Jaruzelskiego, aczkolwiek nie należy za bardzo wierzyć w to, że nie odbyły się bardziej kameralne spotkania i spotkania w cztery oczy między, między Jaruzelskim i Rockefellerem. Musimy niestety kończyć, chociaż to jest wszystko bardzo ciekawe i można by rozmawiać jeszcze pewnie dwie godziny. Trump, a pieniądze Rockefellerów. Bo z jednej strony, jak pan sam tutaj wskazał, są tu już widać nawet personalne powiązania. No, z drugiej strony, dla części chyba zaplecza tego, które głosowało na Trumpa z, tych, z tej tak zwanej alter prawicy, to Rockefeller zapewne jest symbolem tego wszystkiego, czego w Ameryce nie lubią. Nie, to prawda. Donald Trump musi ze sobą yy, godzić różnego rodzaju interesy. E, no ostatnio wyklarował się taki podział e, pomiędzy no, jego prawda, rodzinę de facto czyli Ivankę Trump i Jareda Kushnera którzy są związani z sektorem finansowym nowojorskim prawda kontra e, Reince Prebus który jeszcze niedawno toczył bój właśnie ze Steven Benonem przedstawicielem tego Alt Right Movement czyli tej skrajnej prawicy właśnie teorie spiskowe prawda New World Order i tak dalej tak dalej no więc to są takie dwa, dwa silne podziały no, jeżeli chodzi o sprawy w polityce, sprawy zagraniczne no to tutaj e, Trump słucha się raczej, prawda, banana, czyli, e, czyli swojego takiego głównego ideologa do Natomiast jeżeli chodzi o sprawy, e, sprawy krajowe, no to bardzo często słucha się właśnie swojej córki. E, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że e, po pierwsze oni są związani z sektorem e, finansowym, czyli po prostu z Wall Street, a z drugiej strony dlatego, że to są demokraci, prawda, zwolennicy takiej liberalnej e, polityki. No więc wychodzi z tego taki bardzo ciekawy mutant, prawda, w postaci, prawda, mieszaniny e, protekcjonistów, Pionizmu, prawda i z drugiej strony yy, takiego prężenia muskułów, prawda, na arenie międzynarodowej